życie? Z srebrny, tak jak one wyglądały w czasach swojej świetności. A srebrny dlatego, że postawiono wyglądy farby i mniej farby, tym mniejsze. Tym także lepiej odbijane światło słoneczne, czyli mniejsze wygrzewanie się konstrukcji i mniejsze jej mechaniczne podzory. W samolot nigdy proszę postawić na rękę, biorę konstrukcję Mikołaja. Mikołajna Górywicz, grupy konstruktorów, którym nazwała MIG, powstał w roku 1947 i Rosjanie jeszcze nie byli się podobni do tego samolotu ze skośną z szkłem, który jak Państwo widzicie, czy spełni wymagania i tam zakupiono nowoczesne silniki, czy podobne silniki NEMA. I silników, i samochodów, wielu ikonicznych modeli radzieckiej motoryzacji. Także to nie był odosobniony przypadek. Przecież ten odbył się największym w świecie zachodnim, ponieważ Amerykanie od razu swoją drogą możemy odwołać się do różnych filmów, które pięknie pokazują magię postaci stworzenia, i tak dalej. Więc to nie wiem, czy tam co prawda Linus nie pamięta, więc jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć taką polską wersję, to zupełnie inną technologią, jeżeli nie to wcale między innymi takim jest, jak teraz widzą Państwo na własną oczy, to polecam film, nie wiem, tutaj fundacji, zapalenie ludzi, pracują na środowiskach, każdy z nich pracuje jako pilot, każdy uprawia pasję łaskę. Konflikty i wprowadzenie Związek Radziecki, inaczej wyobrażał sobie bazy, miejsca strategiczne.
250 lat polskiej niepodległości. Oczywiście wykupiliśmy 400 takich samolotów różnych polskich. Czyli ten to samolot podświętowy. Przypomnę, programowy w 1947 roku. W tym samym roku, 14 kwietnia, warto zapamiętać tę datę, bo to jest dzień komisarza Wysoki. A jak już wspomnieliśmy, następny pokaz będzie bardzo głośny. Pierwszy raz są dziś w filmie, którym nauka rozwija się bardzo szybko, a drugi szybko rozwija się ignorancja. Ale szanowni państwo, ja tutaj nauczkowi pokazuję, bądź, posłuchajcie tego dźwięku. Posłuchajcie tego głosowego dźwięku. Ten silnik jest troszeczkę innej konstrukcji niż silniki współczesne, bo ma skrężarkę promieniową, a nie osiową. Ale co to jest, jak to wygląda, zachęcam poszukać w internecie, bo lubimy o tym opowiadać, bo głośno przydamy. Kolejny silnik.